Tygodnie Wnet. No i teraz zabieram Państwa w podróż po świecie. W studio Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawałoby się taka nudna funkcja, te wykresiki, tabelki, cyferki przeskakują. Nic bardziej nudnego niż giełda, ale my porozmawiamy i o giełdzie, i o świecie, bo na świecie dzieje się niezwykle dużo ważnych rzeczy. Mamy ten koronawirus, który już nie tylko jest zjawiskiem medycznym, ale także coraz bardziej ekonomicznym zjawiskiem. Mamy Brexit, mamy getback, mamy cały wachlarz zagadnień. Chyba to koronawirusa zaczniemy, go w Polsce nie ma, ale ekonomicznie już go czujemy, czy jeszcze nie, panie prezesie? No, zdecydowanie czujemy już koronawirus w postaci indeksów giełdowych, które są pod presją ze strony zagranicy. Wzbudziło to niepewność do wzrostu gospodarczego, szczególnie w Chinach, a pamiętajmy, że gospodarka chińska co roku przyrastała o sumę PKB równą 1,5 tego, co jest polskie PKB, więc to jest rzeczywiście niesamowicie ważna gospodarka już teraz dla świata. Do tego jeszcze dochodzi generalne takie zawirowanie, powiedzmy, i polityczne, i w Stanach Zjednoczonych demokraci wybierają swojego kandydata, też Brexit wspomniany tutaj, więc ten świat ekonomii żyje bardziej informacjami ze świata medycyny i polityki niż gospodarki. To jest tak, że być może nie będzie globalnej pandemii i bilans ofiar śmiertelnych, mam nadzieję, będzie niższy niż zarazy SARS-u, ale jak się patrzy na chociażby ceny ropy naftowej, to tutaj ten oddźwięk jest olbrzymi. Tak, Chiny są bardzo dużym odbiorcą ropy naftowej. Ropa naftowa też jest dla wielu graczy takim substytutem inwestowania w koniunkturę gospodarczą, więc ropa najszybciej, a tak jakby najszybciej się zmienia jej cena, jest też największa płynność. A nasze indeksy w pewnym momencie bardzo mocno zareagowały, potem ten efekt się osłabił. Chyba rzeczywiście jesteśmy w miarę jako kraj bezpieczni. Też nasze wyniki gospodarcze nie są tak bardzo silnie związane z Chinami. Niestety relatywnie mało eksportujemy do Chin, raczej kupujemy produkty z Chin. Natomiast dla krajów, które mają większe eksporty do Chin, może to być rzeczywiście problematyczne. Jeśli by się okazało, co sugerują niektórzy eksperci, że naprawdę ten bilans ofiar jest większy niż oficjalny. No i też nakładanie kar na tych, którzy podają informacje o tym wirusie do 7 lat więzienia w Chinach, też wskazuje na pewną nerwowość władz chińskich, a to niedobre dla pieniędzy, pieniądze lubią spokój. No wszyscy, oczywiste jest, że wszyscy ci, którzy importują z Chin, mogą mieć problem, ci, którzy eksportują również, bo my, zdaje się, żywność do Chin eksportowaliśmy, teraz popyt na żywność może być mniejszy, bo może nie połowa Chin, ale cząstka Chin, te 50 milionów ludzi około siedzi w domach, to pewnie mniej konsumuje. Tak, chociaż wciąż jeszcze bardzo mało eksportowaliśmy do Chin, więc a gospodarki, które są głównie nastawione na import z Chin, no to część tej produkcji chińskiej jest bardzo łatwo jednak zastępowalna w innych regionach świata, więc jeszcze ryzyka dla produkcji Chin to tak nie widzę, bardziej do nastawienia konsumentów i w ogóle konsumpcji w Chinach. Ale to jest tak, jeżeli ta dynamika wzrostu PKB spadnie z 6% do 4%, to nagle będziemy mieli początek jakiegoś globalnego problemu, no bo dostawcy, importerzy, to wszystko się załamie, czy nie? Główne obawy związane z Chinami, z wzrostem gospodarczym w Chinach jest, czy zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego nie spowoduje napięć społecznych, bo to jest główna obawa. I ten kanał jest przez takich inwestorów portfelowych postrzegany jako ryzyko, stąd szukają tych bardziej bezpiecznej przystani. Sam wzrost gospodarczy w Chinach, jakby w kategoriach cyferkowo-ekonomicznych, 4% wciąż będzie dla tak dużej gospodarki naprawdę dobrym wynikiem. Natomiast no, pamiętajmy o tej wciąż niezagospodarowanej masie rąk do pracy w Chinach. Jeśli miasta nie będą przyjmować tej emigracji wewnętrznej z tych mniej rozwiniętych regionów, bardziej rozwiniętych, może to wywołać po prostu pewne napięcia społeczne. A przykład Hongkongu pokazuje, że jednak mimo bardzo silnej takiej władzy, a
przewodniczący Xi jeszcze ją skoncentrował w sobie niespotykanych rozmiarów, jednak te protesty w Hongkongsie pokazują, że jednak jest przestrzeń do tego, żeby jakieś niepokoje społeczne się pojawiały, a tego inwestorzy nie lubią. A to w ogóle pokazuje, jak mało warte są niektóre przewidywania, bo wystarczy, że się pojawi nowy wirus, ci bardziej osoby, które bardziej spiskowo patrzą na bieg dziejów, mówią uciekiniera z tajnych laboratoriów w Wuhan. Ci bardziej twardo stąpający mówią od zwierzęcej mutacji koronawirusa i być może się okaże, że pojawi inflacja, przestanie być kłopotem dla polskiej gospodarki. Tak może być? Tak może być. Rzeczywiście osłabienie tempa wzrostu gospodarczego powoduje ograniczenie presji inflacyjnej. Natomiast to jest taka też nauka dla ekonomistów. Mówię też o sobie jako ekonomiście, żebyśmy nie traktowali ekonomii jako ostatniego takiego wyznacznika, bo te czynniki pozaekonomiczne na ekonomię, na sytuację gospodarczą bardzo mocno wpływają, więc wszyscy, którzy formują prognozy ekonomiczne, myślę, że powinni być przede wszystkim pokorni wobec tego, że świat jest bardziej skomplikowany niż nasze modele. A to polski rząd, a zwłaszcza prezydent Andrzej Duda powinien być spokojniejszy, bo ten kłopot inflacji nagle mu zniknie w kampanii na wiosnę i będzie mógł się cieszyć, że inflacja będzie tam 1 i 2, a nie 3 i 5. Przede wszystkim inflacja jest ważnym parametrem z punktu widzenia wykonania budżetu. Ułatwia wykonanie. Jest to tak zwany minister finansów inflacji. Może się zmartwić. Tak, dla ministra finansów jest najważniejsze nominalne PKB i wydaje się, że to nominalne PKB rzeczywiście będzie rosło. Na drugim miejscu jest to, że lepiej, żeby rosło realne PKB, a była niska inflacja niż odwrotnie. Natomiast rzeczywiście zmniejsza ewentualne perturbacje ekonomiczne na razie w sferze realnej, jeszcze ich nie widzimy, na razie widzimy tylko na rynkach finansowych, rzeczywiście zmniejszają presję na wszystkim Radę Polityki Pieniężnej do podnoszenia stóp. W studiu popołudniowy Marek Dietrle, prezes Giełdy Papierów Wartościowych naszej warszawskiej giełdy Rzecz Jasna. Panie prezesie, to z jednej strony mamy ze wschodu ten koronawirus i kłopoty powoli ekonomiczne Chin, pewne spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego tym kryzysem medycznym wywołane. Z drugiej strony Brexit to też na polską giełdę oddziaływuje. Mamy przecież kilka ważnych spółek na giełdzie warszawskiej notowanych, które mają bardzo silną kooperację z Wielką Brytanią. Zdecydowanie Wielka Brytania w sensie partnera handlowego jest dużo ważniejsza niż Chiny dla Polski, a szczególnie dla polskiego eksportu. I teraz taką racją stanu dla Polski jest doprowadzenie, żeby Unia, jak najszybciej Unia Europejska, jak najszybciej dogadała umowę o wolnym handlu z Wielką Brytanią. I tuż taką ostateczną. I rzeczywiście te zależności ekonomiczne są bardzo silne. W jedną stronę my eksportujemy dużo i mamy nadwyżkę handlową z Wielką Brytanią. W drugą stronę mamy duże inwestycje, szczególnie inwestycje portfelowe z Wielkiej Brytanii do Polski. Stąd absolutnie temat Brexitu jest dużo ważniejszy z perspektywy polskiej gospodarki. Z perspektywy giełdy, jak to się odbije, mówi się Wielton, mówi się kilka innych spółek, które mogą mieć w przyszłości kłopoty z tym, że to już nie będzie jeden wspólny rynek, tylko będzie rynek oddzielny brytyjski. To są przykłady spółek, które rzeczywiście odniosły bardzo duży sukces na rynku brytyjskim. Natomiast od strony tego, co jak my jako giełda, jako instytucja mogliśmy się przygotować, no to nasi wszyscy tak zwani zdalni członkowie, czyli firmy inwestycyjne, które nie mają siedziby na terenie Rzeczpospolitej, mają swoje drugie siedziby w kontynentalnej Europie, więc z tego względu nie jesteśmy zagrożeni tu wspólnie z naszymi członkami, żeśmy się przygotowali. Natomiast Londyn pozostaje wciąż bardzo ważnym centrum finansowym świata, nie tylko Europy, więc w najlepszym interesie Unii Europejskiej jest, żeby jak najwięcej korzystać z tego potencjału Londynu, żeby to tak zilustrować Państwu. To powiedzmy duży bank inwestycyjny zatrudnia 3000 ludzi w Londynie, a budując swój oddział kontynentalny, żeby się przygotować na Brexit, przenosi 30 osób, więc wciąż nie zapominajmy, że Londyn jest tak strasznie ważnym miejscem dla świata i byłoby jakąś dużą nieroztropnością dla Unii Europejskiej, gdyby z tych kapitałów tam zgromadzonych nie korzystał. Wiele osób mówiło, że Brexit to będzie koniec City, że oddzielenie Londynu od największego, globalnie najbogatszego rynku konsumenckiego to będzie powoli upadek i atrofia tego systemu firm kapitałowych, firm finansowych. No, tam wielu klientów jako giełda, i więc regularnie tam bywam i sądząc po tych rozpoczętych budowach wieżowców i tak dalej, to upadek City bym uważał za trochę przedwczesne te zapowiedzi. Też pamiętajmy, że bogactwo świata przenosi się bardzo na wschód i po 250 latach przerwy znowu
najbogatszym regionem świata powoli staje się Azja Wschodnia. I my jako giełda też w tym roku planowaliśmy, no zobaczymy jak się rozwinie sytuacja z koronawirusem, ale o ile nie będzie to jakiegoś zagrożenia, to taki duży roadshow po Azji, bo właśnie tam się największy jest przyrost milionerów, przyrost bogactwa, aktywów i stąd Londyn jest idealnie spozycjonowany, bo w normalnych godzinach pracy można i obsługiwać klientów w Azji i w Nowym Jorku, a nawet na zachodnim wybrzeżu, więc Londyn chociażby ze względu na strefy czasowe będzie tym najważniejszym globalnym centrum finansowym świata w przewidywalnej przyszłości. To właśnie Unii Europejskiej powinno zależeć, żeby mieć jak najlepszy dostęp do tych kapitałów. Niektórzy snuli takie plany, że skoro City odpłynie, to może nawet dla Warszawy coś skapnie, to będzie ten niepokój, będzie szansą, żeby Warszawa trochę się utuczyła. No tutaj nawet jadąc po Warszawie widzimy loga największych banków inwestycyjnych i rzeczywiście ten trend przenoszenia na takich tak zwanych middle office, czyli może nie tych najbardziej zaawansowanych usług, ale też nie tych najprostszych do Warszawy jest bardzo silny. Właściwie wszystkie banki inwestycyjne zapowiadają zwiększenie swoich centrów usług w Warszawie i w ogóle w Polsce, więc na pewno na tym nie straciliśmy. Natomiast tu bardziej decyduje fundamentalna przewaga Polski, jaką jest dostęp do wysoko wykwalifikowanej, bardzo pracowitej siły roboczej, bardzo dużo zdolnych ludzi tutaj nad Wisłą oraz to, że jesteśmy w tym dużym organizmie gospodarczym, jakim jest Unia Europejska, więc dla banków inwestycyjnych na pewno jesteśmy atrakcyjnym miejscem do sadowienia nawet globalnych centrów usług i mam nadzieję, że tak pozostanie. Poza, żeby tylko nie te centra usług tutaj się lokalizowały, tak żeby kapitał płynął na warszawską giełdę, bo żeby wszyscy Państwo wiedzieli, warszawską giełdę całkowicie ominął boom giełdowy, który jest i w Stanach, i na innych giełdach. Które... Zgadza się, no niestety ostatnie dwa lata upłynęły nam pod znakiem no, dość silnej wyprzedaży akcji przez rodzimych inwestorów, głównie przez otwarte fundusze emerytalne. I musimy sobie zdawać sprawę, że jeszcze w 2014 roku, zanim ta tak zwana reforma OFE została przeprowadzona, akcje warszawskiej giełdy w porównaniu do odpowiednich, do odpowiedników w innych krajach były handlowane mniej więcej 20% powyżej, teraz są handlowane 20% poniżej, czyli de facto w ciągu 5 lat te wyceny nam spadły, głównie przez to, że lokalni inwestorzy przymuszani tym suwakiem OFE do wyprzedaży powodowali, że była taka nakręcająca się spirala, że inwestorzy zagraniczni bali się kupować trochę, bo wiedzieli, że nasi lokalni inwestorzy będą raczej wyprzedawać, a nasi lokalni inwestorzy nie mieli wyboru, więc wyprzedawali, ale żeby sprostać wymaganiom ZUS-u, musieli ich wyprzedać coraz więcej, bo coraz niższe wyceny. Suwak to mechanizm przyjęty jeszcze za rządów Donalda Tuska, który zakładał, że stopniowo przez 10 lat będą powoli środki, które były w OFE gromadzone, spływały do ZUS-u i to ZUS będzie się zajmował wypłacaniem emerytur z OFE. Dokładnie. I ten suwak na pewno pod presją ustawił nasze indeksy. Teraz wszystko się zmienia. OFE jest prywatyzowany, nie będzie przymusowo sprzedawać. Napływają środki z PPK i od początku roku nie możemy narzekać ani na obroty, ani na indeksy na warszawskiej giełdzie. No właśnie, to do jeszcze kolejny temat. Pan prezes w studiu popołudnia wnet, Marek Dietrich, prezes giełdy papierów wartościowych wywołał, czyli reforma systemu emerytalnego. Znika OFE. Zanim do PPK przejdziemy, to jeszcze OFE, które znika, sobie omówmy. Środki z OFE przechodzą na trochę nowe, ale nazwijmy to indywidualne konta emerytalne i te indywidualne konta emerytalne będą mogły cały czas na giełdzie inwestować, aż w mniejszym wymiarze niż to było pierwotnie założone. Tak, ale wciąż będą zdecydowaną większość swoich środków lokować na giełdzie w papiery akcyjne. One zapewniają te ponadprzeciętne zwroty w długim okresie. I co jest ważne, IKE są dużo bardziej elastyczne niż OFE. OFE były zdecydowanie przeregulowane. IKE mogą dużo lepiej zabezpieczać swoje pozycje, dużo bardziej elastycznie inwestować. Zresztą widać to po tak zwanej obrotowości portfela, czyli procentowi portfela akcji, który zmienia, który jest kupowany, sprzedawany w ciągu miesiąca. OFE miały to 2%, IKE mają
18%, więc widać, że dużo bardziej aktywnie szukają zysku dla swoich inwestorów. Dla pana tego prezesa giełdy to lepiej, dla giełdy to na pewno lepiej. Pytanie, czy to na pewno lepiej i bezpieczniej dla samych emerytów? Zdecydowanie bezpieczniej. Jest szereg instrumentów, które mogą IKE zabezpieczać swoje pozycje, stąd wahania zwrotu z ich portfela będą mniejsze, a aktywne zajmowanie pozycji, poszukiwanie tego zwrotu dla inwestorów wynika też z większej konkurencji między poszczególnymi IKE. OFE były takimi, możemy w nomenklaturze wojskowej wyobrazić sobie, jak takie wielkie czołgi, które raz zajmowały jakąś pozycję i właściwie o ile nie zostały przez coś zbombardowane, to się z niej nie ruszały. Jak kupowały akcje KGHM-u, dajmy na to. Tak, to już je trzymały, bo wiedziały, że jak zaczną sprzedawać, to cena zacznie spadać, więc ich wycena portfela będzie spadać, więc bardzo było im trudno zmienić tą pozycję. IKE tutaj robią to dużo zgrabniej, dużo bardziej się dostosowują do sytuacji rynkowej i myślę też o nich, tworzymy takie narzędzie jak TCA Tool, czyli takie narzędzie do analizy, jak w jaki optymalny sposób zrealizować daną strategię inwestycyjną i mam nadzieję, że z takich narzędzi będą korzystać, żeby osiągać swoje cele przy minimalnych kosztach dla swoich uczestników. No i też IKE dał jej możliwość dobrowolnego inwestowania, dokładania środków, dlatego liczę na to, że część również przyszłych emerytów dobrowolnie zwiększy swój portfel IKE, żeby mieć mocniejszy drugi filar emerytury. To być może być, może nie ściętej głowy, bo jak się patrzy po PPK, czyli tej drugiej nodze reformy emerytalnej premiera Mateusza Morawieckiego, tam partycypacja chyba jest trochę niższa niż się rząd spodziewał. Rząd przyjął być może z kapelusza i z sufitu, że to będzie partycypacja na poziomie 75%, czyli że ponad co siódmy 10 oszczędzających wejdzie do PPK. Jak na razie to jest 40%. Nowych danych jeszcze nie ma. Tak, no tutaj jest ten 75% był zawsze jako wartość docelowa. W Wielkiej Brytanii analogiczny system, tam jest ponad 90%. Natomiast no, pierwszym testem będzie po roku, jak zobaczą ci, którzy nie wierzyli w PPK, że ich koledzy, którzy uwierzyli, czy koleżanki w PPK mają 3 razy więcej środków dzięki wsparciu rządu i pracodawcy niż sami oszczędzili. I też pamiętajmy, że jeśli komuś by się kiedykolwiek nie spodobało, PPK mimo wsparcia rządowego i wsparcia pracodawcy można w każdej chwili zrezygnować z tych środków, nie zrezygnować z tego oszczędzania, nie tracąc środków, które włożyliśmy, a nawet wyjmując więcej niż sami zaoszczędziliśmy. A dla giełdy co to oznacza? Czy jaki pan jako prezes giełdy miał uzysk z PPK? PPK nie jest dla giełdy. Jest po pierwsze dla oszczędzających, a po drugie dla firm. To jest bardzo ważne, żeby nasze firmy zyskały długoterminowych inwestorów, żeby nie podwyższały swojego ryzyka finansowego poprzez zadłużanie, ale dzieliły się zyskami z akcjonariuszami, którzy chcą te firmy wspierać przez długi czas. Ale to jest dopływ tego tak bardzo, kapitału tego tak bardzo nam brakuje, jak widzieliśmy. Oczywiście trudno jest zrobić rynek kapitałowy bez kapitału, tu się zgodzę z panem redaktorem. Natomiast my jesteśmy tylko tym, który pomaga przetworzyć nasze oszczędności w inwestycje i z kolei sprawiamy, że firmom jest łatwiej sięgnąć i taniej po te środki, natomiast PPK na pewno nie powstało dla giełdy, natomiast rząd stworzył strategię rozwoju rynku kapitałowego. Niedługo zostanie powołany pełnomocnik rządu do wdrożenia tej strategii. Tutaj rzeczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni za zwrócenie uwagi na pewne mankamenty polskiego rynku kapitałowego, które będą teraz systematycznie usuwane z korzyścią i dla inwestorów, i dla emitentów. No bo może kiedyś będzie taki czas w polskiej gospodarce, kiedy łatwiej będzie pozyskać kapitał z giełdy, niż iść do banku i za to zapłacić. Zdecydowanie dzisiaj mamy sytuację taką, że aktywa sektora bankowego się zbliżają wielkością do PKB, a nasze lokalne spółki, kapitalizacja to jest 17% PKB. Brak zaufania? Z czego to wynika? Model gospodarczy? To filozoficzne pytanie, ja rozumiem, może trudne, ale ciekawe. Na pewno jest też takie uwarunkowanie kulturowe kraju o, powiedzmy, dużych tradycjach rolniczych, bank czy nieruchomość jest czymś takim bardziej namacalnym, bardziej pewnym. Rolnik, kiedy popełniał błąd, to w następnym roku mógł umrzeć z głodu, prawda? Więc to jest zupełnie naturalne. Ja to kulturowo świetnie rozumiem. Do tego mamy bardzo hojny system zabezpieczania
zabezpieczania lokat bankowych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, co daje takie dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Jest jeszcze gwarantowane przez państwo, więc to jest de facto taka duża pomoc dla sektora bankowego. Natomiast jak spojrzymy, takie są badania, że jak ktoś przez 10 lat w dowolnym punkcie od powstania giełdy przez 10 lat trzymał pieniądze na giełdzie i uwzględniając dywidendy, to wyjmując dokładnie po 10 latach dzień po dniu, zawsze wyjmował nie mniej niż to, co włożył, a zwykle więcej. Był tylko jeden taki okres między bańką internetową 2000 roku, a kryzysem post Lehman Brothers 2009, gdzie też było 10 lat, gdzie można było stracić. Z jednej strony był olbrzymi boom internetowy, czyli w najgorszym momencie się kupowało, w najgorszym do kupowania, czyli kiedy było najdrożej i najtaniej się sprzedawało, bo był największy kryzys od stulecia w finansach i wtedy, panie redaktorze, można było stracić, uwaga, 3%, więc wiemy, że na giełdzie w ciągu 10 lat w historii najwyżej można było stracić 3%, a można było zyskać, tak jak chociażby na akcjach niektórych spółek naszych gamingowych, 20-30 razy więcej, więc generalnie giełdę myślę, że oswoimy, natomiast musi to być stopniowe. Jak to się zestawi z zyskami, w cudzysłowie, jakie można osiągnąć na lokacie bankowej, to okazuje się to być dość dobrą inwestycją, bo jak na razie lokaty są, zdaje się, poniżej inflacji. Zdecydowanie. Więc nie polecamy. Nie będziemy nikomu nic. Każdy musi sam podjąć decyzję, natomiast zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, tak jak wprowadziliśmy teraz ETF-y, możemy kupić 20 najpłynniejszych spółek, czy 40 średniej wielkości, kupując jeden instrument. Jest to super proste, zdywersyfikowane. Dostajemy dywidendy i mamy długoterminowo na pewno większy zysk niż z innych instrumentów finansowych. To, panie prezesie, ostatni temat w naszej przekrojowej rozmowie na początek roku. Getback, no bo może to jest odpowiedź na to, dlaczego Polacy masowo nie idą na giełdę, nie kupują spółek. Jest raport NIK-u z ostatnich dni i także giełda papierów wartościowych jest tam wymieniona jako ta instytucja, która nie dopełniła swoich obowiązków. Tak, raport Najwyższej Izby Kontroli, który oczywiście bardzo szanujemy, zwrócił na uwagę na pewne niedociągnięcia, chociaż fundamentalnym problemem było to, że wszyscy na rynku zostaliśmy oszukani. Były raporty finansowe potwierdzone przez renomowanego biegłego rewidenta, który wskazywał na dobrą sytuację. Chciałbym przypomnieć, że bodajże 14 biur maklerskich pokrywało Getback i 13 z nich rekomendowało kupuj, jedno trzymaj akcję. Wszystko po prostu opierało się na fałszywych przesłankach, bowiem informacje przedstawione w sprawozdaniach finansowych były po prostu nieprawdziwe. Ze strony giełdy podjęliśmy już wcześniej działania naprawcze. Rzeczywiście zdarzył się błąd liczbowy w jednym dokumencie, chociaż nawet gdyby były poprawne liczby, byśmy nie zmienili swojej decyzji. Natomiast wprowadziliśmy takie dodatkowe zabezpieczenie w postaci czterech oczu patrzących, żeby ten błąd się już nie powtórzył. Inne spostrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli, no na przykład jeśli chodzi o nagrodę, no wręczyliśmy tą nagrodę, to były mierzalne kryteria i zawsze można zadać pytanie, gdybyśmy nie wręczyli nagrody temu, który na nią zasługiwał, no to może my byśmy skatalizowali to, żeby ta upadłość nastąpiła wcześniej, więc uważamy, że tutaj z punktu widzenia giełdy zostaliśmy tak samo oszukani jak tysiące inwestorów. To co nie zagrało? Tutaj przede wszystkim zdarzyła się w mojej ocenie po prostu nieuczciwość. Zostaliśmy wszyscy oszukani. Pytanie jest, jak to się stało, że tak wnikliwie analitycy z agencji ratingowych, biur maklerskich tego nie zauważyli. Ale to są prywatne podmioty. One mogą trochę robić co chcą, potem ponoszą tego konsekwencje. Najczęściej ich nie ponoszą, bo tak jest rynek finansowy skonstruowany. No ale jest KNF. To jednak powinien się innymi kryteriami niż ci prywatni kierować. Tutaj mi trudno odpowiadać za Komisję Nadzoru Finansowego. Nie wiem. Nie ona chroni też interesy giełdy, prawda? Tak. No i tutaj mogę tylko powiedzieć, że jedna piąta wszystkich obligacji wyemitowanych przez Getback, 20% było notowane u nas na giełdzie. I widzieliśmy, że ta cena giełdowa tych obligacji spadała. Najpierw było 60% wartości, pod koniec 30%. Więc rynek cały czas działa.
działo, w każdej chwili można było sprzedać, no absorbując stratę na giełdzie, raz się zarabia, raz się traci, więc z punktu widzenia giełdy wszystko działo poprawnie. No niestety jesteśmy tak samo ofiarami getbacku jak inwestorzy, w tym sensie, że zostaliśmy po prostu oszukani, wprowadzeni w błąd. No i też trzeba pamiętać, że z pewnych takich informacji, które udało mi się uzyskać, no plany tego całego stworzenia wehikułu, który naciągnął inwestorów, były formułowane w 2014 roku, prawda, więc była to dobrze zaplanowana akcja przez profesjonalistów we współpracy z instytucjami rynku finansowego i biurami maklerskimi TFI. Przypominam... Ale że to była jakaś, przepraszam, mafia finansowa, bo jeżeli tam było tyle osób zaangażowanych, nawet pada nazwisko konkretnych nazwy, konkretnych banków, które zdaje się pomagały rozprowadzać, fałszując, sprawiając mis-selling, czyli oszukując de facto swoich klientów, że i w ten sposób sprzedając obligacje getbacku, to jakaś jest spora afera jednak, panie prezesie. Znaczy tutaj zgubiła wszystkich chciwość, no pośrednicy finansowi, tak szacujemy, no zarobili około 250 milionów złotych na pośredniczeniu w sprzedaży instrumentów i świadczeniu innych usług dla spółki Getback, żeby to zilustrować w jakiejś proporcji, obrót wszystkimi akcjami na całej giełdzie papierów wartościowych przynosi nam jako firmie 90 milionów przychodów rocznie, więc widzieliśmy, że można było prawie 3 razy więcej zarobić pośredniczą sprzedaży. Na początku jestem przekonany, że wielu tych, którzy pośredniczyli tej sprzedaży, też się nabrało na te informacje. Myślę, że to jest po prostu taki rodzaj wyścigu zbrojeń, znaczy oszuści są coraz sprytniejsi, my się też uczymy i staramy się zapobiegać tym oszustwom, natomiast nie mogę wykluczyć, że się nie pojawi jakiś następny oszust. Mamy ponad 1000 emitentów akcji i obligacji i zdarzyła się rzeczywiście jedna czarna owca, która wywiodła wielu specjalistów w pole, z czego oczywiście żałuję i czuję się tak samo oszukany jak wielu innych. Wiele osób indywidualnych straciło, wiele przedsiębiorstw straciło. Zdaje się, że banki chyba nie straciły, bo dość ktoś się pozbyły toksycznych aktywów, prawda? No tutaj był taki rzeczywiście, że w aukcjach, których Getback skupował nie NPL-e, czyli takie długi, które były niespłacane, rzeczywiście płacił dużo więcej niż konkurenci, więc dla banków było to na pewno korzystne, że mogły 200%, bo takie były informacje również. Tak, no takie są, dochodzą informacje, więc no rzeczywiście wydaje się, że chyba przepłacano, natomiast nie mówiłbym, że od razu wszyscy byli zamieszani w to. No nadarzała się okazja, żeby sprzedać drożej coś, co było dla nas mało warte z powodu banku, no to i się było to sprzedawało. Ciężarem. Tak, i było ciężarem, więc wydaje mi się, że raczej trzeba zwrócić uwagę na to, jak to było misterne oszustwo i jak trudno było się w nim, mówiąc językiem moich studentów, wyłapać. Powiedział Marek. A to jeszcze na koniec plany giełdy na rok 2020. Kanoniczne pytanie, jeszcze styczeń, luty, przepraszam, 4 lutego, ale to jeszcze pozwólmy sobie takie pytanie. No to możemy przyjąć na chiński nowy rok, który się stał 25 stycznia, więc to już pasuje bardziej. Prawda, jest na rok szczura chiński, jakie mamy plany. Więc nie ustajemy w tym, że... Rok księżycowy. Rok księżycowy, jeszcze mamy kilka, więc nie ustajemy we wdrażaniu naszej strategii 2018 i pojawią się nowe instrumenty finansowe i też dywersyfikujemy naszą działalność. W kwietniu rusza platforma rolna, rozpoczęliśmy pracę nad platformą recyklingową, więc i też mocno jesteśmy zaawansowani w cyfryzacji aktywów. Konsekwentnie dążymy do celu, żeby z jednej strony ten podstawowy produkt był coraz lepsze, a z drugiej strony, żeby pozyskiwać nowe źródła przychodów, tak żeby przekroczyć 400 milionów przychodów w 2022 roku. Zanotowane. Ale to wszystko już jest w programie. Czy ten plan uda się zrealizować? Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Warszawski, oczywiście.